Wiemy, że nie lubicie czytać nudnych książek. Dlatego polecamy wam Stoisko Wam. Atrakcyjna mama to książka, która natchnie ci do tego, jak wychowywać dziecko, ale nie tylko. To książka dla każdego, nie tylko dla mam, też dla ojców, też dla innych, jak widać. Okrutna miłość to kolejna powieść bestsellerowej autorki Reyes Monforta. Dziennikarka wzięła na warsztat historię pani adwokat, która walczy z wymiarem sprawiedliwości o prawo do ukochanej córki. Książkę czytała i zarekomendowała swoim czytelniczkom sama Małgorzata Kożuchowska. Biskup Grzegorz Ryś, wiara z lewej, prawej i Bożej strony. Nowa książka biskupa, którego ludzie chcą słuchać, dlatego że ten głosi Ewangelię. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak się wziąć za swoje życie, przeczytaj książkę Lider papież Franciszek, która powie ci dokładnie, jak w oparciu o duchowość jezuicką wziąć w ręce to, czym żyjesz. Alkoholiczka to powieść autobiograficzna dziennikarki Miki Dunin. Autorka opowiada w niej o swojej wieloletniej walce z chorobą alkoholową. Polecam tę książkę, ponieważ na końcu każdy z nas się dowie, co naprawdę pomaga i przynosi wolność. Całą Ewangelię, całe ciało, całemu światu to niezwykła książka, która ma swoją premierę na targach książki w Krakowie. W każdym z tych tekstów jest zawarte przynajmniej po kilkanaście lat doświadczenia w głoszeniu Ewangelii przez wielu autorów. Tylko na tym stoisku znajdziecie gadżety portalu deon.pl i projektu Facebook. I przygotowaliśmy też dla Was coś specjalnego, fantastyczne, franciszkowe, hipsterskie, piękne kalendarze ścienne. Kręcimy? Wolałabym patrzeć na siebie. To co? Dlatego polecamy wam. Jeszcze raz? Nie lubicie czytać, wiemy. Szybciej? Staram się jak mogę. Czekaj, jak się zaczyna tak to... wiemy. Jeszcze. Stoisko wam, tak? Ale to nie jest moja kwestia. Jeszcze raz. Wiemy, że nie lubicie czytać nudnych książek. Dlatego polecamy wam Stoisko Wam.